Przyjechałeś teraz na motorze dzisiaj? Wyjątkowo nie, chociaż zastanawiałem się nad tym, mówiąc szczerze. To jedna z pasji teraz, nie? No nie lubię się na dobra, już poprawię, no już tak? Poprawię, już poprawię. Pasja będzie poprawiona, no to. Będzie krócej. Czemu ta prezentacja jest taka organiczna, żuczki i rzęsie? Dlatego, że to są słowa, których używam komunikując się często z moimi członkami zespołu. Właśnie. No. I to jest rzecz, na którą ja osobiście na przykład bardzo lubię Sebastiana, bo on łączy z jakiegoś programisty z tekami... Człowiek. Tam dalej będący z nas, to nie wyszedł. Ale nie ma. Z pasem też mam duży background biznesowy, który jest bardzo fajny i nieczęsta, więc mam spore doświadczenie z jednej i drugiej strony. Wiem, jak to wygląda nie tylko od strony dewelopera, ale także od strony tego człowieka, który musi od razu sprzedać. Jeszcze na tym zarobić, żeby utrzymać swój motor, który pewnie pani niemało. Zdecydowanie. Sebastian, ja nie wiem, ja nie przedłużę. Zaczynamy. Zaczynamy. Wielkie brawa. Tak więc dzień dobry. Bardzo się cieszę, że mam po raz kolejny możliwość spotkania się z Wami i opowiedzenia Wam o pewnych rzeczach, pewnych wnioskach, do których doszedłem, pracując ze swoim zespołem, który uformowałem około roku temu, gdy ze wspólnikiem założyliśmy startup, a raczej gdy ja dołączyłem do startupu, gdzie wspólnik szukał po prostu dyrektora technologicznego. I zaczniemy od takich suchych faktów. Pracujemy rok nad startupem, poznaliśmy się przez przypadek na Facebooku, mówiąc szczerze, na jakiejś tam grupie. Teraz wspólnik wrócił, ostatnio zgarnęliśmy Product of the Day na Product Hunt. W 3 miesiące zgarnęliśmy ponad 10 tysięcy użytkowników do swojej aplikacji. Wszystko z własnym marketingiem, bez zlecania tego na zewnątrz. Odezwali się do nas inwestorzy z całego świata tak naprawdę. I teraz wspólnik wrócił z Doliny Krzemowej, gdzie okazało się, że w oczach naszych potencjalnych inwestorów wartość naszej firmy Premani to 8 milionów dolarów. Tak więc wydaje mi się, że to jest całkiem niezły wynik jak na rok pracy. Ale jakby mówię o tym dlatego, że chciałem pokazać, że wiara w ludzi i zaufanie, tak, to podstawowe rzeczy, które powodują, że możemy stworzyć coś fajnego. Bo ja od pierwszego dnia doszedłem do wniosku, że chciałbym stworzyć takie miejsce pracy, w którym sam chciałbym pracować. A przez to, że pracowałem w wielu startupach, w wielu różnych dziwnych miejscach, gdzie pracowało się lepiej lub gorzej, gdzie mogłem 3 dni na przykład nie być w pracy i nikt tego nie zauważył, tak? I nikogo to nie interesowało, to zauważyłem, że chciałem stworzyć miejsce, gdzie ludzie będą zaangażowani, gdzie będą czuli, że mają faktycznie wpływ na to, co robią. I wydaje mi się, że takie miejsce stworzyłem. Dlatego, że zespół, który stworzył tą naszą firmę, to jest tak naprawdę 3 programistów i 1 tester. Z tych 3 programistów, jeden chłopak, Michał, był wcześniej kucharzem, tak? I zatrudniłem go jako backend developera i tak naprawdę po tym, jak 2 lata sobie dłubał w domu, to wskoczył do nas do pracy i zaczął się uczyć od samego początku po prostu dobrych praktyk. Nasz tester to 19-letni chłopak, który też pierwszą pracę ma w IT, tak? I świetnie ogarnia stronę biznesową produktu i świetnie zarządza zadaniami, pomaga naprawdę utrzymać jakość tego, co robimy. Nasz lead developer, tak, jeżeli chodzi o frontend, to chłopak, który ma 2 lata doświadczenia, albo raczej już teraz ma 3, jak dołącza do zespołu, miał 2 lata. I nasz drugi programista, frontend developer, Łukasz, tak naprawdę pracował chyba niecałe 2 lata z WordPressem i u nas jako pierwszą pracę w życiu, tak, zajął się frontendem tak stricte, jeżeli chodzi o Reacta i zaczął też uczyć się backendu. I wyszedłem z takiego założenia, że warto dawać ludziom szansę pod jednym warunkiem, że mogę im zaufać i że faktycznie widzę u nich zaangażowanie i chcą się uczyć. Dlatego chcę dzisiaj Wam opowiedzieć o tym, o najważniejszych rzeczach, na które ja zwracałem uwagę, dlatego że wydaje mi się, że są to wartości takie, które
pozwolą wam trochę inaczej spojrzeć na to, jak pracujecie z innymi ludźmi, czego od nich wymagacie, albo też czego chcecie, żeby od was wymagał na przykład szef albo klient. Zacznijmy od tego, czym jest Kaizen. Kaizen to japońska filozofia, która oznacza poprawianie tak małych, drobnych rzeczy codziennie. Wymusza to na nas, a raczej jest to taka możliwość tego, że zamiast pracować nad poprawą jakiegoś procesu przez 5, 6, 7, 8 dni, tak, żeby jakąś jedną konkretną rzecz ulepszyć w pracy, my mamy taką zasadę, że jak coś jestem w stanie poprawić w 30 minut, to poprawiam, jak nie, to ma czekać. Po prostu. Chyba że faktycznie w poniedziałek stworzymy sobie zadanie i zaplanuję 2 dni, że będę coś nad czymś pracował. Ale ogólnie z mojego doświadczenia ja chciałem, żeby mieć taki happy developer flow. Czyli dla mnie najważniejsze było to, że to co mnie jakby irytuje, to prawdopodobnie będzie irytowało też członków mojego zespołu. Na przykład to, że powinienem mój kod w odpowiedni sposób oznaczyć, opisać, przygotować dokumentację, wrzucić, zdeployować na serwer, sprawdzić testy. Jest dużo takiej ręcznej pracy, którą należy wykonać po to, żeby uzyskać wysoką jakość kodu. Wiem, bo pracowałem w startupach fintechowych wycenianych na setki milionów dolarów i zdaję sobie sprawę z tego, że jakby bez pewnych procedur jakościowych nie uzyska się jakości produktu. Dlatego wiedziałem, że chciałbym te procesy jak najbardziej umilić moim deweloperom, żeby się uśmiechali jak najczęściej, a mieli też z drugiej strony jak najmniej możliwości do tego, żeby popełnić gdziekolwiek błąd. Dlaczego? Dlatego, że sam popełniałem takie błędy. A wychodzę z założenia, że skoro ja popełniam takie błędy, to tak samo taki błąd ma prawo popełnić każda inna osoba w zespole. Dlatego skoncentrowałem się na tym, żeby właśnie korzystając z tego Kaizen optymalizować po kolei różne procesy. Przykładowo, tak jak mówiłem, deployment kodu, oznaczanie kodu, przygotowanie dokumentacji. Te wszystkie rzeczy miały się dziać, jak to mówi mój zespół, automagicznie. Po to, żeby programiści poświęcali jak najwięcej czasu na to, do czego zostali zatrudnieni, czyli programowanie, czyli budowanie produktu. A jak najmniej czasu na rzeczy, które mogą wykonać maszyny, czyli wszelkiego rodzaju automatyzacje, wszędzie, gdzie da się wprowadzić, tam je też wprowadzałem. Bo to jest takie dość zabawne sformułowanie, które ja często powtarzam, że ludzie mają tendencję do tego, żeby robić powtarzalne zadania w niepowtarzalny sposób. Tak? I to jest jakby nasza bolączka jako programistów. My chcielibyśmy robić powtarzalne zadania w powtarzalny sposób. Aczkolwiek przez to, że jesteśmy istotami emocjonalnymi, nie mamy w życiu dwóch takich samych poniedziałków, ani dwóch takich samych wtorków. Może nam się wydawać, że są dość mocno zbliżone do siebie, ale kontekst zawsze jest inny. Czyli zawsze trochę inaczej się czujemy, bo coś innego zjedliśmy, bo może zrobiliśmy trening, może go nie zrobiliśmy, bo może tak klient zapłacił na czas fakturę, może jej nie zapłacił. Więc staramy się w pracy wprowadzić jak najwięcej procesów, jak najwięcej rzeczy zautomatyzować. I przechodzimy pomału do tego, jak rozmawiam z moimi pracownikami, jak rozmawiam z zespołem. Bardzo fajny podcast Hubermana odnośnie właśnie Grow Mindset versus Fixed Mindset. I tutaj opowiem wam o bardzo ciekawym eksperymencie, w którym były dwie grupy dzieci i obydwie grupy dostawały zadania do zrobienia. Pierwszą grupę, gdy dzieci robiły zadania i je rozwiązywały, to dostawały feedback w stylu: ale jesteś mądry, zobacz jak jesteś inteligentny, zobacz jak jesteś świetny, jak fajnie to zrobiłeś. Druga grupa dostawała feedback w stylu: widzisz jak opłaca się być zaangażowanym w pracę, widzisz jakie przynosi rezultaty to, że się nie poddałeś. I jakby za każdym razem badano, jak zmienia się podejście do wykonywania zadań jednej i drugiej grupy. I właśnie fixed mindset to jest ten mindset, w którym przypisujemy to, że zrobiliśmy jakieś zadanie do swojego ego. Czyli ja rozwiązałem to zadanie, bo jestem naprawdę świetnym człowiekiem, bo jestem inteligentny, bo mi rodzice całe życie powtarzali, że jestem wyjątkowy. To jest fixed mindset, czyli mam swoje pudełko. Nie podchodzę do tego tak, że mogłem przegrać, tak mogło mi się nie udać, bo to było za trudne, tylko mówię sobie, że jestem świetny i dlatego radzę sobie z konkretnymi rzeczami. Grow mindset to jest ten, który mówi: nie poddaję się. Regularnie walczę i się po prostu nie poddaję.
Doceniam to, że pracuję nad sobą, że rozwiązuję coraz trudniejsze zadania. Gdy coś mi pójdzie nie tak, to rozumiem, że to jest tylko przeszkoda, ale dalej mam ten grow mindset, będę się rozwijał, będę szedł i brał coraz trudniejsze zadania. Wróćmy do naszych dwóch grup. Grupa dzieci, która słyszała, że jest wspaniała, z każdą kolejną iteracją wybierania sobie zadań do zrobienia brały coraz mniej i coraz prostszych zadań. Po to, żeby karmić siebie, dalej jakby bali się ponieść porażkę, bo mieli do siebie taką przyklejali łatkę, że to, że ja rozwiązałem zadania, to wynika z tego, że jestem świetny. Więc bali się podważyć tą opinię o samym sobie. Natomiast dzieci, gdzie słyszały, że widzisz, nie poddajesz się i takie dlatego zbierasz dobre rezultaty, warto było się nie poddać, jesteś zdeterminowany. One brały coraz więcej, coraz bardziej skomplikowanych zadań na swoje barki. Dlatego, że kultywowano w nich chęć pracy i kultywowano w nich to, że się nie poddają. Mówię o tym dlatego, że to są rzeczy, tak, jakby tak, ten poziom komunikacji też mamy między naszymi, tak, na przykład podwładnymi Anami albo współpracownikami. Pytanie, w jaki sposób wy się komunikujecie? Bo warto jest zwrócić uwagę na to, że w moim zespole nikt nie jest wspaniały i wyjątkowy. W moim zespole ludzie są niesamowicie zaangażowani w to, co robią. I to są rzeczy, na które ja zwracam uwagę. Doceniam to, że się nie poddają. Przychodzę i rozumiem, że mają gorszy dzień. Zdaję sobie z tego sprawę. Ale mówię, zobacz, nie przejmuj się tym, jak jest dzisiaj. Zobacz, ile zrobiłeś wczoraj, ile zrobiłeś przedwczoraj. Zobacz, że i tak jesteśmy bardzo mocno z przodu z tymi rzeczami, które planowaliśmy. Zwracam uwagę na to, nie że ktoś jest wspaniały, tylko na to, że jest zaangażowany. Bo jeżeli chodzi o pozytywne wzmocnienie, o to, że chcielibyśmy nagradzać w pewien sposób, tak naprawdę największą nagrodą dla człowieka jest uwaga. Czyli to, że poświęcamy danej osobie uwagę, jest dla niej największą nagrodą. Z tego wynika to, że możemy kogoś pochwalić, jest zadowolony i czuje się jakoś wyróżniony. Możemy kogoś zganić, może się czuć źle, ale dalej miał naszą uwagę. Ale najgorszą karą dla człowieka jest brak uwagi. Czyli jeżeli kogoś zignorujemy, jeżeli ktoś zachowuje się dobrze lub źle i go zignorujemy, to, że nie poświęcamy mu żadnej uwagi, powoduje, że on czuje się wtedy najgorzej. Z tego wynika, że do pozytywnego wzmacniania, oczywiście nie chcemy nikogo karać, bo po co, skoro karą może być brak uwagi. Więc warto jest po prostu wzmacniać ludzi i doceniać w nich to, co robią fajnie. Dlatego w mojej ocenie warto jest doceniać u ludzi to, że są zaangażowani. Bo zaangażowanie ludzi do pracy powoduje, że wsiadam na motocykl, jadę na 2 tygodnie sobie motocyklem do Chorwacji na wakacje i przez 2 tygodnie nikt do mnie nie dzwoni. Bo zespół sam się organizuje, bo wie jak działać, bo jest zaangażowany w rozwiązywanie problemów, bo problemy rozwiązuje między sobą. Bo fakt faktem, to nie jest tak, że tak było od początku, że to było cudownie. To jest normalne, że trzeba było zostawić ten zespół w autopilocie na 3 dni i tak niby nie patrzę, ale gdzieś tam tak przez okno zaglądałem, co się dzieje w środku, tak? I starałem się gdzieś tam, chociaż już coś w środku się paliło, nie, tak tego nie można robić, ale no musieli popełniać pewne błędy, nie? I popełniali je krok po kroku, ale też nauczyli się pomału je rozwiązywać. I automatycznie przez to, że doceniam u tych ludzi zaangażowanie, to oni są zaangażowani w to, co robią. Bo regularnie powtarzam mojemu zespołowi, że to oni są główną wartością firmy, a nie nasz produkt, który stworzyli. I mi zależy na tym, żeby ludzie, którzy pracują w zespole, oni byli główną wartością. Bo bez nich ten produkt jest nic nie warty. Po prostu. Oni zdobywają wiedzę z każdym miesiącem, to mi zależy na tym, żeby ich zatrzymać i im stworzyć niesamowite warunki pracy, po to, żeby mogli czuć się tak spokojnie, ale też żeby zdawali sobie sprawę, że to oni kształtują ten produkt, że produkt jest tylko, że tak powiem, wynikiem ich pracy. To oni są i zawsze będą główną wartością produktu.
To nie chodzi o ilość klientów, którą mamy, tak, czy nie wiem, czy ilość transakcji, jaką wykonujemy w aplikacji, nie. Najważniejszą wartością są ludzie, którzy to tworzą i zawsze będą, bo to oni wpływają na to, jak się ukształtuje ten produkt. No i o pozytywnym wzmocnieniu już powiedziałem przed chwilą. Tak, i kolejna rzecz, reward commitment, czyli nagrady za zaangażowanie wśród ludzi. Kolejna rzecz, o której chciałbym powiedzieć, to, że powinieneś ufać ludziom, z którymi pracujesz. I nie pracuj z ludźmi, którym nie potrafisz zaufać. Po prostu. Wynika to z tego, że jeżeli nie potrafisz komuś zaufać, to wchodzisz w taką rolę kontroli tej drugiej osoby. A jak zaczynasz kontrolować drugą osobę, to zapominasz o swoich zadaniach i zaczynasz się rozjeżdżać na dwie strony. Powinieneś być skoncentrowany przede wszystkim na tym, tak, co ty powinieneś zrobić, a nie na tym, co ktoś powinien zrobić. Jeżeli nie jesteś w stanie zaufać drugiej osobie na tyle, żeby przestać myśleć o tym, co ona robi, to albo nie stworzyliście między sobą konkretnego zaufania, to może być problem po twojej stronie, to może być problem po pracownika stronie, czy tam drugiej strony, to może być wasz wspólny problem. Powodów jest wiele. Nie jestem terapeutą, więc nie jestem w stanie odpowiedzieć, który scenariusz się dzieje. Ale ja wiem jedną rzecz, że dla mnie, jeżeli w pierwszych pięciu dniach albo w pierwszych dwóch tygodniach, na przykład, gdy stracę zaufanie do kogoś, kogo zatrudniłem, to go zwalniam. I tak się stało, że w projekcie jakby przyszedł chłopak, który miał pracować i niestety po czterech dniach powiedziałem, dobra, dziękuję. Wynika to z tego, że na każdej rozmowie rekrutacyjnej mówię tak, jak czegoś nie wiesz, nie ma problemu, zakomunikuj. Jak coś poszło nie tak, nie ma problemu, zakomunikuj. Jednej rzeczy nie wybaczę, gdy mówisz, że coś jest zrobione, a to na przykład nie jest zrobione. Ja muszę tobie ufać jako osobie i chciałbym, żebyśmy tworzyli dorosłe relacje. Jeżeli i faktycznie w sytuacji, w której ktoś bierze jakieś tam zadania i przez 3-4 dni nie jest w stanie mi zakomunikować tego, że te zadania wiszą, bo on utknął i nie chce mi tego powiedzieć, to ja już mam problem z tym. Bo jeżeli on boi się o tym powiedzieć swojemu tak przełożonemu, to jaka jest pewność, że on będzie prawidłowo komunikował te rzeczy innym członkom zespołu? A jeżeli mam członków zespołu, którzy działają autonomicznie, którzy zaczynają godziny pracy wtedy, kiedy chcą, pracują z takiego miejsca, z jakiego chcą, tak? Mają pełną wolność, tak, w komunikacji, komunikują się asynchronicznie. Najpierw zasadę mamy w zespole taką, że najpierw napisz, potem zadzwoń, nie? Że często jakby zauważyłem, że tona spotkań się pojawiała w dużych korporacjach tylko i wyłącznie dlatego, że ludzie, zanim w ogóle zastanowili się nad problemem, doszli do wniosku, że zdzwońmy się i zacznijmy myśleć, co to za problem. Nie? A tu okazuje się, że słuchajcie, najpierw napiszcie, co za problem. Okazuje się, że jak ktoś, ja nawet tak mam, że siadam do Slacka, zaczynam opisywać, jaki mam problem, zaczynam wymieniać wszystkie rzeczy, żeby druga osoba na przykład za 4 godziny to otworzyła i sobie mogła przeczytać i kończąc pisać wiadomość, już znam odpowiedź, nie? Bo ułożyłem cały problem w swojej głowie, po raz kolejny strukturyzowałem to jakoś. Spojrzałem na niego i okazało się, że faktycznie jestem w stanie jakby samemu znaleźć tutaj odpowiedź. To jak działałem w zespole, to jest metodologia Lean Startup. Polecam książkę Lean Startup o tym samym tytule. Polecam też, bardzo fajna jest prezentacja autora tej książki, chyba Chris się nazywa. W Google zrobił właśnie prezentację na temat Lean Startup. Na czym nam zależy? Zależy nam w firmie na tym, żeby mieć prawdziwy agile, czyli 5-dniowe sprinty, nie dłuższe, bo na 2 tygodnie wymyślić zadania to jest naprawdę mordęga dla mnie, zorganizować pracę zespołu na 2 tygodnie, skoro jakby produkt ma odpowiadać na potrzeby rynku i ma jak najszybciej ma być wypuszczana każda kolejna nowa wersja. Dlatego Lean Startup to tak naprawdę jak najszybsze stworzenie takiej zdolności do tworzenia oprogramowania, która jest podatna na informacje z zewnątrz, czyli nam zależy na tym, żeby umieć zbierać informacje z rynku i w oparciu o te informacje dostosowywać produkt. I tutaj pewna rzecz wyszła na InfoShare, gdy rozmawialiśmy z fajnymi inwestorami właśnie ze Stanów Zjednoczonych. Powiedzieli, że jak wprowadzacie nowy produkt, to najlepiej, żeby jak najszybciej zacząć wprowadzać monetyzację. Mówi, że zdania są podzielone oczywiście, ale bardzo fajna informacja padła. Mianowicie powiedział, że
Ludzie, którzy dzielą się swoją opinią z tobą, a nie płacą za produkt, tak? Znaczy opinie tych ludzi, którzy nie płacą za produkt, nie są tak dobre, jak te opinie tych ludzi, którzy płacą za produkt. Po prostu. No bo jest 100 osób, które chcą spróbować czegoś za darmo i 100 osób będzie chciało ci marudzić, że to byś zrobił inaczej, to byś zrobił inaczej, a jest 10, które za to zapłaci i dadzą ci prawdziwy feedback, bo one naprawdę są zaangażowane w korzystanie z tego produktu i one czegoś potrzebują, żeby dalej z tego korzystać. Luźna myśl. Tak jak mówiłem, mamy tygodniowe sprinty, chcemy, żeby było wszystko elastyczne, szybkie i zależy nam przede wszystkim na tym, żeby jakby inaczej, kiedy jak zaczynałem pracę, to dla mnie ten Lean Startup to było takie, zaplanuję 3 miesiące do przodu, co będziemy robić, nie? No i na początku teoretycznie to trochę działało, ale teraz powiem wam, że w ten poniedziałek nie mam zielonego pojęcia, jak będą wyglądały zadania następny poniedziałek, bo tak ma być. Trzeba zaakceptować niepewność, trzeba zaakceptować to, że się ma naprawdę ten produkt zmieniać względem wymagań rynku, tak? Aktualnych wymagań na przykład naszych klientów B2B, czy naszych tych klientów takich B2C. I plus oczywiście jest jakieś aktualne gaszenie pożarów, ale przy takim działaniu właśnie jakby to, co mi zasugerowało, żeby zrobić tygodniowe sprinty, chociaż chciałem jeszcze krótsze, to historia odnośnie pisania kodu do Apollo wahadłowców. Mianowicie sprinty w gdy pisali właśnie ten kod do tych wahadłowców Apollo, trwały jeden dzień. Inżynierowie zbierali się, rano pisali testy i jakby tworzyli założenia tego, co chcieliby napisać, co ma się dziać z oprogramowaniem. Cały dzień pisali oprogramowanie, które zda te testy i kończyli sprint. Kropka. I następnego dnia znowu. Rano się spotykali, zawiązywali kontrakt w postaci testów, co ma się dziać tak z tym oprogramowaniem. Pisali cały dzień kod i kończyli. I tak dzień po dniu. Wynika to z tego, że nam się wydaje, że my kontrolujemy większość rzeczy, że my jesteśmy w stanie przewidzieć, jak mają konkretne rzeczy działać i jak mają być ukształtowane w przyszłości. No niestety nasze mózgi chcielibyśmy, żeby były turbokomputerami, a nie są. Przeciętny człowiek dostaje listę 7 liczb i z niej zapamięta 5. Tak? No niestety tak jest. Bez treningów jest nam ciężko przyjąć jakąś większą dawkę informacji na raz. I nie ma w tym nic złego, ale zdawajmy sobie sprawę z pewnych ograniczeń. Dlatego też pisząc funkcję nie powinniśmy mieć więcej niż 3 argumentów, bo jak mamy więcej niż 3 argumenty w funkcji gdzieś tam w kodzie, no to osoba, która to później czyta, już jej trochę w tym mózgu się przegrzewa, bo musi te wszystkie relacje między tymi argumentami dobrze zrozumieć. Przejdźmy do goli smart. Jak na początku tworzyliśmy w startupie na przykład zadania, muszę sprawdzić, czy analiza konkurencji bezpośredniej. Tak brzmiało zadanie. No i zadanie, uwierzcie mi, przez 3 tygodnie nie wyszło ze sprintu, nie zostało skończone. I tak myślimy, to wygląda źle. Może byśmy te zadania trochę inaczej opisywali. No i doszliśmy do tego, że opisujemy je w taki sposób. Czyli jako CEO chciałbym przeprowadzić tak analizę 3 narzędzi konkurencji bezpośredniej, aby lepiej tak zrozumieć potrzeby rynku na przykład, albo aby lepiej zrozumieć na przykład grupę docelową. Czyli na ten moment wszystkie zadania, które tworzymy, składają się z aktora, który tam jest, tego, co musi być zrobione i jaką wartość to wprowadza do firmy. Powtarzam. Aktor, bo to może być deweloper, to może być CEO, to może być CTO, to może być klient, ktokolwiek. To, co musi być zrobione w określony sposób, czyli nie, że przeanalizować konkurencję, tylko przeanalizować 3 na przykład, no jakby 3 firmy tak konkurencyjne, plus jaką wartość to wprowadza do zespołu. Dzięki czemu potem jak czytamy zadania, jak widzimy je na przykład w tam komitach w naszej historii, to mamy jasne informacje odnośnie tego, tak, kto jest interesariuszem, co zostało zrobione i dlaczego zostało zrobione. Te zadania potem znikają, bo wiadomo od początku, jaka jest definition of done, czyli co oznacza, że dane zadanie zostało zrobione. I wracamy jeszcze do tej asynchronicznej komunikacji, tak?
ja uwielbiam wolność. Uwielbiam to, że rano się obudzę i mówię, dobra, dzisiaj może zamiast szaleć od rana przy komputerze, a to może sobie posprzątam, pójdę z psem na spacer. Bo dzisiaj jest piękna pogoda, rano, południe ma padać. Wskoczę na motocykl, gdzie się przyjadę, pójdę sobie na siłownię. I tego samego życzę członkom mojego zespołu. Dlatego ważne było, żeby nauczyć ich komunikować się asynchronicznie, a asynchronicznej komunikacji nauczyłem się pracując z zespołem ze Stanów. Pracowaliśmy czy Goldman Sachs, tak, czy kiedyś jeszcze w takim platformie Android Police pracowałem. I tam no, z ludźmi ze Stanów to nie napiszesz, cześć, jesteś? To może długo trwać, nie? Więc nauczyłem zespół, pomimo tego, że nie, jesteśmy w tej samej strefie czasowej, tego, żeby komunikowali się w sposób taki, żeby nikt nie zadawał, nie trzeba było zadawać dodatkowych pytań. Czyli jak masz jakiś problem, to napisz do drugiej osoby w taki sposób, żeby ona w środku nocy była w stanie to otworzyć i nie musiała do ciebie dzwonić albo pisać. Przynajmniej postaraj się. Za pierwszym razem, drugim, trzecim, piątym to nie uda się, to jest normalne. Ale wymuszając na sobie tą właśnie rutynę, że masz w głowie to, że człowiek jest w innym miejscu zupełnie i tak, w innej strefie czasowej i nie może ci zadać pytania o więcej szczegółów, wymuszasz na sobie tą taką potrzebę stworzenia tej wiadomości tak, żeby faktycznie z czasem ona osiągnęła to, czego ty potrzebujesz. Wynika z, i jakby to daje potem moim ludziom w zespole wolność, bo oni na przykład utknęli z czymś niesamowicie, piszą na kanale development konkretne problemy, ograniczenia, których doświadczają, wrzucają linki do dokumentacji i tak dalej, po czym zostawiają to i idą z psem na spacer. Zostawiają to i jadą do miasta coś załatwić, bo nikt ich nie pali ich to w ogóle. I to właśnie wynika z tej zasady, którą mamy u siebie w firmie, czyli first write then call, czyli najpierw napisz, najpierw zakomunikuj tekstowo, jeżeli tam utkniesz i nie jesteście w stanie się dogadać, to wtedy możecie próbować na przykład się dzwonić. Bo przede wszystkim zależy mi na tym, żeby każdy ufał tak sobie. I ludzie dostają zadania i zawsze powtarzam, zaufaj sobie, znajdziesz rozwiązanie, tak? Nie musisz spędzać tony godzin na spotkaniach z innymi ludźmi. Najpierw jakby spędź czas sam ze sobą, daj sobie taki dystans do tego i rozwiązanie znajdziesz. Gdy utkniesz, oczywiście jestem, żeby ci pomóc i zawsze będę, żeby ci pomóc, bo po to tutaj jestem, żeby cię wspierać, tak samo jak inni członkowie zespołu. Czy aż czas już się kończy? Kończy, ale jestem przedsiębiorcą. Okej. To jeszcze wrzucę to, że to, o co dbam w zespole, to jakby przez to jest zespół produktowy, tak? Change your role for a while. Czyli front-end deweloperzy dostają zadania back-end deweloperów i odwrotnie. Idą im one wolno. Rozumiem to. Ale ja bym chciał, żeby każdy w zespole rozumiał produkt holistycznie. Dlatego, że tą wartość wprowadzamy w różnych miejscach i pomimo tego, że zdaję sobie sprawę, że to zadanie, jakby backend developer dostał zadanie dla backend developera, to zrobiłby to 5 razy szybciej, 6 razy szybciej. Nie interesuje mnie to. Interesuje mnie to, żeby potem frontend developer, jak usiądzie z backend developerem, żeby mieli wspólny język. A bez brania zadań z tej jakby dziedziny, w której się oni nie specjalizują, ci ludzie mogą mieć problemy z komunikacją. Dlatego nie boję się zainwestować, dać im trochę więcej czasu, dać im trochę przestrzeni, też żeby popełnili jakieś swoje błędy, ale to mobilizuje ich do dwóch rzeczy. Do nauki i do tego, żeby później lepiej się komunikowali ze sobą wzajemnie, bo lepiej rozumieją to, co robią. I to w sumie wszystko, co chciałem wam powiedzieć. Dziękuję bardzo. Wygląda to tak, że średnio raz na miesiąc, na dwa miesiące spotykamy się ze wspólnikiem
Siadamy sobie do kawy i rozmawiamy o celach biznesowych w firmie, które muszą zostać osiągnięte i patrzymy na ramy czasowe, w których możemy to zorganizować i w oparciu o to rozpisujemy sobie taką strategię, co naprawdę bullet pointy, rozpisujemy to i zastanawiamy się, które kroki możemy zrealizować najszybciej i najmniejszym kosztem. Czyli określamy wtedy priorytety. I potem znowu mija jakiś czas, na przykład mija miesiąc albo dwa miesiące i patrzymy, czy na przykład dane rzeczy zostały zrealizowane tak, jak powinny. Jeżeli nie, to szukamy innych kroków, które na przykład wymagają więcej pracy. Tak to wygląda. Okej, jeszcze jedno pytanie. Cześć. Mówiłeś o Agile i z tego, co zrozumiem, to tak pracujesz nad startupami, czyli macie jeden produkt i z nim pracujecie tam kilka miesięcy. A czy to sprawdza się na przykład w firmach, które po prostu robią stronę dla klientów i to jakoś ciężko przewidzieć, bo na przykład pracuję w takiej firmie i często jest tak, że na przykład jeden tydzień może być bardzo trudny, bardzo dużo rzeczy do zrobienia, bo to wszystko jest inne niż na wczoraj, a następny już bardziej wolny. I trochę tak ciężko te taski rozłożyć na jakieś trudniowe sprinty. Czy w ogóle Agile sprawdza się na firmy, które pracują od razu na kilkoma projektami, jakimi bardziej klientami, a nie startupem? Moim zdaniem, jeżeli Agile się sprawdza w takiej firmie jak XCOM, która zajmuje się sprzedażą telewizorów i komputerów i tak dalej, to sprawdzi się wszędzie. To jest tylko po prostu metodologia planowania zadań. A to, ile zadań będzie w danym tygodniu, u nas też zdarzają się tygodnie, w których tych zadań jest znacznie więcej niż w innych. Ważne jest, żeby zdawać sobie sprawę z tego, że praca z zespołem to nie jest sprint, znaczy to jest sprint, ale to nie jest bieg jako sprint, tylko że ludzie potrzebują, jeżeli mają okresy bardziej intensywne, to potrzebują też luźniejszych. Tak, żeby po 4-5 miesiącach, na przykład 2 czy 3 najlepszych deweloperów ci z pracy się nie zwolniło, dlatego że są przeciążeni. Więc to zawsze będzie bujanie się góra-dół, ale to ludzie, którzy zarządzają tymi zadaniami, są odpowiedzialni za to, żeby w odpowiedni sposób te zadania rozplanować tak, żeby nie zajeżdżać zespołu, a żeby ten zespół miał też czas na rozwój i taką zwykłą higienę pracy, nie? Dzięki. Jest jeszcze pytanie? Zdradzisz nazwę startupu i produktu, na którym pracujecie? Tak, nazywa się CodeJet. To to. CodeJet. Zajmujemy się transpilowaniem ekranów na ten moment z Figmy do Reacta i teraz z Figmy do HTML-a i CSS-a. No i teraz pracujemy nad blokami Gutenbergowymi ogólnie. Tak to wygląda. Jak się nazywa ten startup? Nie pamiętam. CodeJet. Dziękuję.